Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz zgromadzonych, moi drodzy. Jak widzicie, dzisiaj korzystam z, no w sumie po raz pierwszy, z takiego oto kontrolera, który został mi podesłany przez firmę właśnie, która to robi, czyli Turtle Beach. Dziękuję im oczywiście za to. To informuję na wstępie, żebyście wiedzieli, żeby to potem mi ktoś nie powiedział, że to nie jest oznaczone czy coś. Także przyszedł do mnie taki na testy właśnie kontroler, a ja sobie chętnie przetestuję. I teraz tak, uczę się dopiero. Polecimy sobie w Liverpool takim oto F18 czy tam A18 Hornetem. Zluzujemy. Gdzie są hamulce, moi drodzy? Okej. Lecimy. Dobra, jademy. Lecimy, moi drodzy, nie mam pojęcia gdzie, ale sprawdzimy, w jaki sposób tutaj możemy sterować. Zobaczcie. Nad wodą przelećmy. Jest okej. Mamy też możliwość w osi przewracania. Da się strzelać? Nie ma. Przelećmy niżej. Tu jest jakiś tryb, nie wiem co ja włączyłem. Nie wiem jak się go... Nie wiem jak się wyłącza ten tryb. Dobra. Ja spróbuję na jak najniżej wody w ogóle lecieć. Zobaczymy sobie. Tylko ja nie widzę tej tafli, jaka jest odległość. A tutaj widzę, dobra. Metrów. O. Copy. Możemy się rozglądać. Dobrze, lecimy dalej. Co jest? Spokojnie. Widzowie. Bez przesady. To było udawane wszystko. Dobra, i teraz tak, tutaj można było jeszcze, słuchajcie, odpalić coś takiego jak dodatkową moc, czyli takie turbo, co taki nawet dym zostawiało, taką smugę zostawiał po sobie, tylko nie wiem gdzie to się włącza, ale tu jest pełna moc, ale jeszcze można było dowalić. I no nie wiem, jaki przycisk tutaj należy do tego. O! Poszła bariera. Sonic Boom.
zawsze mi się podobał we filmach ten... Zawsze mi się podobał we filmach ten moment, kiedy z innego samolotu nagrywają go i jest ten moment, kiedy on po prostu się odwraca i odbija. W tamtą stronę zaczyna lecieć, to jest takie zajebiste. Okej. Strzelać dasz radę? Nie ma strzałów. Naciskam. O, co tutaj się dzieje? Aha. Dobra, lecimy w dół. Lotnisko High Dock Park. Weźcie mu tam bana, dajcie. O! Did you copy? Going X-ray Golf Sierra, did you hear my last transmission? Ale musimy helikopter sobie wziąć jeszcze na spróbowanie. To jest za wieża tutaj. To jest jakiś komin? Strasznie wysokie, ty. Ula! Dawaj pod most! Przelecę pod mostem teraz, okej? Okay? Dobra, zobaczcie sobie teraz, co zrobimy. Nie, 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 nie ląduj, co ty to? Przeciążenie 20G? I jadymy. Ja tam celuję w ten most. Oj, byczku! Oj, byczku, wjadę, wjadę! Oj, byczku! Kurwa! Fuel low, mało paliwa. Okej, okay. Ja tylko wytłumaczę, bo niektórzy myślą... Ta gra, jak tam teraz zobaczyliście, że się odbijam od powierzchni, od wody i tak dalej. Ja specjalnie ustawiłem zero zniszczeń, dlatego że gdybyśmy się rozbili, to by się gra ładowała, byłby ekran ładowania, to by wszystko trwało, od nowa bym musiał się zespałnić, więc specjalnie wyłączyłem ten system zniszczeń, bo po prostu to utrudniałoby rozgrywkę, nie? Dlatego mam jakby taki niezniszczalny pojazd w tym momencie.
Chcecie? No to ustawimy zaraz. To jest zajebisty w ogóle tutaj, jak lecimy. Jaka jest zajebista gra, gdzie można sobie na padzie postrzelać właśnie z takiego myśliwca? Macie jakieś tytuły? DCS World? A to darmowe, tylko tam dużo płatnych jest tych, nie? W Battlefielda, o! Ace Combat. War Thunder, Ace. Okej. Nie mamy paliwa, moi drodzy. Musimy lądować. Awaryjnie. Symulacja lądowania awaryjnego. Klapy. Ja już lecę bez paliwa teraz. Ty, ale ja nie mogę kółek wyciągnąć. Kółka nie wyjeżdżają. Kółka nie wyjeżdżają! Zacięły się! Moje pole! No i gitara, nie? Kurde, ale rolnik dostanie odszkodowanie. Czajcie? Mieć takiego farta, że coś się rozdupcyło i zepsuło wasze pole i potem musi wam państwo zapłacić odszkodowanie. Let's fucking go. A ty powiesz tak: panie, tu była hopie pszenica. No, jakieś grosze, nic nie dadzą. Żartuję, moi drodzy. Ja dostałem w zęby na Orlenie i też nic nie dostałem. Daj pan spokój. Dobra, słuchajta. Robimy teraz tak. Idziemy. Helikopter. O! Jakie miasto? Miasto, w którym nigdy nie byłem, na przykład Toruń. Nie byłem w mieście nigdy w Toruniu, przykładowo. A tu chyba pan Łukasz jest z Torunia. O! Dobra, odlot. Ale robimy sobie hekilopter jakiś. Śmigłoszybowce. Co to jest wiropłat? To jest to. O, Bell! A to nie jest jakiś... ratunkowy? Dawaj go. Pasażerski. Dobra. Uwaga. Co tak pierdzi? Nie na tym miejscu siedzę, gościu. O. Ty, przestraszyłem się, co jest? Okej. Ej, co się dzieje? A co tym robimy? Klapy? Nie, co tym się robi? Nic się tym nie robi chyba. A czemu ja się wznoszę cały czas? Moment, o kurde, ciężko się tym... Moment, moment, moment.
Nie klapy, uspokój się. Ciężko się... O, dobra, lecę. O. Dobra, lecimy. Uspokój się! Ja chcę na stadion dolecieć, patrz jaki fajny, płaski, i tutaj go-karty są. O Jezus, żygą się, zaro. No, uspokoiliśmy maszynę. Ale ładnie to wygląda. O kurde, jak to wygląda! Dobra. Stój. Uspokój się. Kręć się. Dobra. O, to. Coś jest nie tak. Nie umiem latać tym śmigłowcem na joysticku. O kurwa. Patrz jak to chodzi całe. Jak ja bym coś takiego widział, to nie wiem, czy miałbym dzwonić na pogotowie od razu, czy zacząłbym nagrywać. O. Leci. No nie, no nie wytrzymia, nie? Jest, a może jakoś tu zbyt delikatny jest ten kontroler? Może tu muszę coś dokręcić? O, jadę. Bo to trzeba wyczuć go, nie? O, widzisz, jak żeśmy to od razu zrobili elegancko. Patrz jak lecę. O kurwa. Lżej pchaj. Dobra. Oho! Warsaw Center Bravo Echo Lima Lima 407 is type 3 miles south of Echo Papa Tango Oscar 1500 feet. Request flight following. Bravo Echo Lima Lima 407 Warsaw Center. Squawk 1046. Jadymy. O, teraz. Jest, nauczyłem się. Jest gitara. 407, please acknowledge. Teraz wam pokażę, jak się ląduje na polu. O, tu. O, patrzcie teraz. Nie! 407, did you copy?
O, w tym miejscu wyląduje, patrzcie. Zobaczycie, zobaczycie. W tej dziurze, w tej dziurze. 407 ATC Services terminated. Good day. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Aha. Nie, nie, nie. Aha. 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 Dupło, ale delikatnie, no. Patrzcie, jak siedzą zadowoleni z przodu. Czekaj. Dobra, jedziemy. Ale szybko, ty. Bardzo realistycznie. Na polu wylądujmy. Natalia Janoszek leci. Ubera sobie zamówiła. Uwaga. Dobra, już, gościu, już, już, już. Ale delikatnie. Tak było. Na dachu Konona. Ja już wiem, dlaczego były takie problemy ze sterowaniem, bo ja leciałem na pełną moc, jeśli chodzi o obroty śmigła. A ja dam teraz na połowę i on sobie spokojnie leci. Mogę nim sterować bez problemu. O, zobaczcie, widzicie? I jakoś strasznie nim nie rzuca, nie? Mam jakąś tam kontrolę nad tym. Potem najwyżej trochę mocy dodam. Jestem w stanie sobie odlecieć. Ale jak było na pełną moc, to patrz, no to się kręci jak wariat, nie? Ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Fajna woda. O, samochód, halo! A jak pojechał sobie. Okej. Okay. O co wam chodzi? Chyba nie jestem w stanie nic z tym zrobić już teraz. Dobra. Bodzio helikopter. Ej, dobra, musimy teraz spróbować wylądować na Mavericku. Raz. Dawaj. Aby raz musimy. Nie to, gdzie jest lądowanie? Bo ja... wyzwania, lądowanie, gdzie to jest? Gdzie jest lądowanie? O Boż.
Dawaj. Muszę to sprawdzić. Dawaj to. Ale to dupnie, co? Za wysoko. Nie no, za szybko schodzę. O nie, dobra, dobra. Dobra, elo. Clara, you're high. Wiem, że jestem high. Dobra, muszę od nowa to zrobić. Nie wyląduję. Boulder, Boulder. Dobra. Musimy to zestartować. Witam, Pawilniak. Pawilniak jest szefem od 10 miesięcy. Bardzo mi miło, siema. Dzień dobry. Dziękuję za suba, 10 miesięcy. Zdrowie pytasz? W porządku, a u ciebie? Podwozie musimy wyciągnąć. Hamulec jest pod B chyba, nie? Zgrane, dobra, jeszcze raz. Ostatni. Dobra, gościu. Ja gdzieś źle lecę. Kurwa, nie siedzi! Ale ja na te światła patrzę, gościu.
Patrzę na te światła, muszę się trzymać ich. Złapał mi hamulec, kurwa! Nie złapałem na linię. Ajajajajaj! Co to jest? No i w pizdu i wylądował. Restart, dobra. Tefe Beats, witam pana, 12 miesięcy, dzięki za rok cały, subskrypcji. Kareta, Bąkol ma dużego fleta. Bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie, to był taki pierwsza styczność, okej, to była pierwsza styczność z Microsoft Flight Simulatorem, ale problem tej gry jest taki, że ja nie wykorzystuję w pełni potencjału tego kontrolera. On ma przyciski strzelania, jakieś rakiety, nie rakiety i tak dalej. I to będziemy mogli wykorzystać dopiero w jakimś Ace Combacie, w jakimś symulatorze bitwy powietrznej, a nie tylko i wyłącznie latania, więc będę musiał sobie ściągnąć taki symulator strzelania jakimś myśliwcem, jakimś uzbrojonym samolotem, więc będziemy testować. Tak.